Patrol drogówki z Legnicy zauważył Volkswagena na zjeździe z autostrady A4. Mężczyzna wzbudził podejrzenia swoim zachowaniem, był nerwowy. Policjanci widzieli jego pobudzenie, tutaj zastosowali badanie narkotesterem, które wykazało, że podejrzenia i się sprawdziły. Mężczyzna kierował pojazdem w stanie po użyciu środków odurzających z grupy amfetamina, metamfetamina. Policjanci w związku z tym przeszukali auto zatrzymanego mieszkańca Mazowsza. Po dokładnym sprawdzeniu pojazdu, którym poruszał się mężczyzna, policjanci ujawnili woreczek foliowy z zawartością białej substancji, którą zabezpieczyli. Wstępne badanie wykazało, że było to ponad 500 porcji handlowych amfetaminy. 48-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Jako że miał przy sobie znaczne ilości narkotyków gotowych do sprzedaży, grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. Zastosowano wobec niego dozór policji.